Chciałbym, żebyście od razu zatrzymali ten film i wykonali te obliczenia. Najlepiej bez użycia kalkulatora, w pamięci. No to po kolei. Powiedziałem, że najlepiej w pamięci, ale możliwe, że chcielibyście zapisać te działania, zamieniając je na mnożenie. I to jest dobry pomysł. Ale te procenty to typowe liczby, które bardzo często spotykamy w życiu. I dlatego przy takich liczbach. Warto poćwiczyć obliczanie w pamięci. Na przykład 1% to to samo co 1 setna, czyli 1% z 900 to to samo co 1 setna z 900, czyli to wyrażenie 1% z 900 to to samo co 900 setnych. A to się oczywiście równa 9. Następny przykład. 10% z 630% 10%,

Setnych, a po skróceniu 1 piąta. Dobrze jest zapamiętać, że 20% to 1 piąta. 1 piąta z 45 to to samo co 45 piątych, czyli 9. Następny przykład: 25%. Może już wiecie, że 25% to to samo co 1 czwarta. 25% to 25 setnych i po podzieleniu licznika i mianownika przez 25.